Liczba rzeczywistych rozwiązań równania jest równa. Czyli tak, przepiszmy sobie to równanie. Mamy x dodać 1, x dodać 2, x kwadrat dodać 3 równa się 0. No i mamy tutaj iloczyn trzech nawiasów, więc możemy po prostu każdy z tych nawiasów oddzielnie przyrównać do zera, bo tylko wtedy wyzeruje nam się, ten, wyzeruje nam się to równanie, gdy w którymś z tych nawiasów pojawi się 0. Czyli mamy tak: x plus 1 równa się 0, lub x plus 2 równa się 0, lub x kwadrat dodać 3 będzie 0. Czyli tak stąd mamy pierwsze rozwiązanie, czyli x równa się minus 1, stąd mamy drugie rozwiązanie x równa się minus 2, no a tutaj mamy jeszcze równanie kwadratowe, czyli można byłoby albo wykorzystać deltę i policzyć sobie, że a jest równe 1b0 a c3. Ale prościej będzie tą liczbę 3 przenieść na prawą stronę, czyli mamy x kwadrat równa się minus 3. No i widzimy, że tutaj tych rozwiązań nie będzie, ponieważ żadna liczba podniesiona do kwadratu nie da nam wyniku ujemnego. Ten kwadrat minus nam po prostu usunie. Czyli tutaj mamy brak rozwiązań. I nas pytają, ile tych rozwiązań będzie. To jest pierwsze, to jest drugie, czyli poprawną jest odpowiedź C.